Kanye West, Bóg, jak i zarazem diabeł branży muzycznej. Gość, który słynie z wielu kontrowersji, ale także z tego, że jest on jednym z największych wizjonierów branży. Producent muzyki, projektant mody, niedoszły prezydent czy po prostu zwykły troll. Tak w wielkim uproszczeniu można nazwać tę jakże legendarną postać. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się jego historii, omówimy sobie jego dyskografię, a także dowiemy się wspólnie kilku ciekawostek na temat tej postaci. Także rozsiądźcie się wygodnie, bo przed wami chyba najbardziej interesująca postać przemysłu muzycznego. Lecimy! Czemu jeszcze nie zasubskrybowałeś, co? Mam na ciebie czekać, aż to zrobisz? Wstań, chwyć swoją myszkę w dłoń i zajeb tego suba, by nasze community stale rosło. A teraz jedziemy z tematem. Kanye Omari West, urodzony 8 czerwca 1977 roku w Atlancie w stanie Georgia, a wychowywany w Chicago. Głównie przez swoją mamę, która wykładała literaturę angielską na Clark Atlanta University, lecz po osiągnięciu sukcesu przez swojego syna postanowiła być jego osobistą menadżerką. Jego ojciec, Ray West, był wielokrotnie nagradzanym, jednym z pierwszych czarnoskórych fotoreporterów pracujących dla The Atlanta Journal Constitution. Obecnie jest doradcą chrześcijańskim. Żeby w skrócie opisać jego wczesne lata życia, Kanye od lat dziecięcych miał do czynienia ze sztuką. Podczas nauki szkolnej nawet udawało mu się produkować piosenki dla lokalnych artystów. Jak sam Kanye kiedyś opisywał, był on dobrym uczniem i zazwyczaj leciał na czwórkach czy piątkach, co zaowocowało tym, że młody West udał się na studia w Chicago State University, które przerwał, by tworzyć muzę, ale nie wyprzedzajmy faktów. I mimo świetnych wyników w szkole, Kanye nie był najbardziej otwartą osobą, jaką można było poznać. Jak wskazuje kilka źródeł, młody West zazwyczaj siedział gdzieś na końcu sali, pisząc teksty czy projektując ubrania. Gdy Kanye postanowił, że zacznie swoją karierę muzyka na poważnie, skrzyżował swoje drogi z gościem, który miał ksywę DJ No ID, z którym bardzo szybko się zaprzyjaźnił. Wyżej wspomniany DJ bez ksywy nauczył go głównie teorii muzyki, plus to, jak się sampluje. Wkrótce zdał sobie sprawę, że napięty grafik zajęć jest szkodliwy dla jego pracy muzycznej i w wieku 20 lat porzucił studia, aby realizować swoje muzyczne marzenia. To bardzo nie podobało się jego matce, która była również profesorem na uniwersytecie, ale mimo tego, że nie była z tego zadowolona, wierzyła bardzo w młodego Kanye, gdyż widziała w nim ogromny potencjał, głównie za sprawą tego, ile poświęcał czasu na tworzenie swojej własnej wizji świata. Okej, ale tak żeby nie tracić czasu, powiem wam jeszcze tylko jedną rzecz. Mianowicie to, że Kanye w wieku 18 lat i w górę zajmował się głównie produkowaniem płyt dla innych osób. W internecie podane są dane, jakoby Kanye głównie tworzył bity i był tak zwanym ghost producentem. Producent widmo to profesjonalny producent, który jest zatrudniony do tworzenia utworu dla artysty, ale pozostaje całkowicie anonimowy. Przykładami tego typu fachu są na przykład Martin Garrix czy Afrojack, który bardzo często współpracował z na przykład Dawidem z Getta. No i generalnie chłop zajmował się tym aż do 2002 roku, a ta praca pozwoliła mu współpracować z takimi osobami jak Eminem, Raekwon, Nas czy kilku innych różnych artystów jazzowych, R&B itp. I właśnie w tych latach Kanye podpisał swój pierwszy poważny kontrakt z Rockefeller Records, gdzie produkował nuty dla takich osób jak Ludacris, Alicia Keys, Janet Jackson czy Jay-Z, a z tym ostatnim mówi się, że właśnie West dał drugie życie twórczości rapera. Ale mimo zawodu producenta, największym marzeniem Kanye na tamten moment było zostanie raperem. Miał doświadczenie w produkcji muzyki, więc w końcu postanowił, że wyda swój pierwszy materiał do sieci. Okej, ale to wszystko musiało się jakoś zacząć. Konkretnie za tą decyzją stoi jedna historia. Także przenieśmy się do listopada 2002 roku, gdzie młody Kanye po powrocie z roboty zasnął podczas prowadzenia samochodu, czym spowodował wypadek. Wypadek pozostawił go z roztrzaskaną szczęką, którą trzeba było zamknąć drutem podczas operacji rekonstrukcyjnej. Całe szczęście operacja się udała, ale nie pozostawiła po sobie suchej nici. W całej tej tragedii oczywiście możemy także doszukać się, powiedzmy, happy endu. Wypadek dał Kaniemu natchnienie, by zacząć swoją karierę rapera, publikując swój pierwszy track nazwany Through the Wire, co dosłownie możemy przetłumaczyć przez drut. Wiecie, gość dosłownie nawijał mnie ją z druty w twarzy. Sam track pojawił się na jego pierwszym oficjalnym mixtape, który nazywał się Get Well Soon. Mixtape, który był tylko tak naprawdę jedną wielką zapowiedzią nadchodzących projektów, bo sam Kanye ogłosił, że przez cały czas pracował nad swoim pierwszym studyjnym albumem znanym jako The College Dropout. No i właśnie w taki sposób narodził nam się pierwszy legalnie wydany album Kanye'ego Westa. Krążek, w którym człowiek zachód opisuje nam, jak wyglądało jego życie podczas studiów. Płyta, której głównym tematem było podejmowanie własnych decyzji. Nie wiem, czy zauważyliście, albo może to wiedzieliście, ale Kanye nigdy nie był gangsterem. Wow, cóż za odkrycie, Jakub. Zmierzam do tego, że właśnie ten album był swoistym dowodem na to, że rap nie musi opierać się tylko na stylowie ulicy. Bo oczywiście to było głównym tematem poruszanym w rapie tamtych czasów. Kanye przełama wtedy pewne tabu w hip-hopie, nawijając w swoich nutach chociażby o swoich spotkaniach z rodziną. Dodatkowo w piosence Never Let Me Down opowiada historię o tym, jak jego matka, Donda West, została aresztowana w wieku 6 lat. I właśnie takimi trzeźwymi piosenkami jak Jesus Walks, The College Dropout jest mega pocieszającym albumem.
hymny ewangeliczne, rap o rodzinie, religii, rasizmie w społeczeństwie, co stanowi wyraźny kontrast z innymi gigantycznymi albumami hip-hopowymi tamtych czasów. Bo tak, The College Dropout mimo tej przyjaznej otoczki pasuje do aury rapu lat 2000, przede wszystkim dlatego, że album był brudny, pełny boom-bapowego brzmienia. Pierwsza połowa jest tak dobra jak rap z początku XXI wieku, ale no niestety druga połowa już nieco się gubi. Na przykład występ Ludacrisa w Breathe In, Breathe Out nie zestarzał się za dobrze. I chociaż uwielbiam tą wędrówkę po wersach Kaniego w Last Call, uważam, że ten numer jest trochę za długi. Ale cóż, co kto lubi. Są to jednak drobne skargi, które wydają się prawie nieistotne, patrząc na szerszy obraz tego albumu. To był świt jednego z najbardziej kreatywnych umysłów hip-hopu. Teraz, 17 lat później, prawdopodobnie nadal jest jednym z największych osiągnięć Kanye. I co zabawne, sam album wyciekł jeszcze przed premierą, gdzie pojawiła się nawet nuta z Older T Bastardem, która nie znalazła się na ostatecznym wydaniu albumu. Perfekcjonizm Westa sprawił, że The College Dropout został trzykrotnie przesunięty w stosunku do pierwotnej daty w sierpniu 2003 roku. A skądś to chyba znamy, co? Spokojnie, o tym też porozmawiamy, ale troszeczkę później. W tym czasie West, jak to West, dalej produkował piosenki dla innych artystów. I właśnie w tym czasie Kanye miał okazję współpracować z ludźmi, którzy chociażby korzystali z instrumentów smyczkowych, które ewidentnie siadły Jezusowi, bo do produkcji drugiego legalnego albumu młody West zatrudnił sobie nawet zespół, który operuje takowym sprzętem. Na przykład w produkcji tego albumu Kanye współpracował z amerykańskim kompozytorem muzyki filmowej Johnem Brionem. Brionem? Chuj wie jak. Który był współproducentem wykonawczym albumu przy kilku utworach. No właśnie, albumu, który nazywał się Late Registration. Płyta, która jest połączeniem dwóch wizji artystycznych, gdzie pozornie nierealistyczne pomysły Westa przekształciły się w ekspansywne, niedoskonałe arcydzieło. Kolejny album Kaniego nie tylko uniknął przysłowiowego drugiego załamania, ale wszechogarniające mistrzostwo Late Registration sprawiło, że powszechnie uznany Dropout jawił się tylko jako zwykły szkic. Bardziej niż jakikolwiek inny w kolekcji Westa, album jest ukończony i dopięty na ostatni guzik. I to nie tylko ze względu na włączenie przepięknie zaaranżowanych podkładów klasycznych lub czysty pokaz panowania nad gatunkiem muzycznym, który pilnie potrzebował nowego głosu. Poza tym to, co idealnie uzupełnia ten album, jest przedstawienie Westa. Można powiedzieć, że jeśli ktoś naprawdę chce dowiedzieć się, kim jest i, odpowiedź na każde nurtujące pytanie jest właśnie na tym albumie. Ale samymi tekstami ten album nie stał, bo nawet to, że włączenie Briona było przełomowym przedsięwzięciem dla kreatywności w hip-hopie jako całości. Ten album w ogóle możemy potraktować jako swoistą bramę do odkrywania muzy przez Westa, torując drogę później pracom eksperymentalnym takim jak retro, synth-popowy album 808s and Heartbreak i rozbijający syntezator Yeezus. I oczywiście przez cały czas trwania Late Registration wyraźnie słychać wpływ Briona. Nie wiem jak wam, ale mi osobiście strasznie siedzi to, że faktycznie słychać na tym albumie, że jest to połączenie dwóch różniących się stylów, co po czasie uważam było naprawdę strzałem w dziesiątkę i uważam, że sukces tego albumu przejawia się właśnie dzięki tej zagrywce, bo nawet po tylu latach krążek ten jest bardzo świeży. Ale to w sumie jak prawie każdy z dyskografikanie. Wśród politycznie naładowanych treści i autoreflekcji Late Registration wciąż szczyci się nieskazitelną brawurą Westa. Na przykład Touch the Sky jest tak podnoszący na duchu, jak sugeruje jego tytuł. Świeżo po spędzeniu prawie roku czasu na trasie z YouTube, West poczuł inspirację do stworzenia nowych hymnowych piosenek rapowych, które mogłyby na spokojnie być puszczane na dużych arenach. W tym celu West włączył syntezator do swojej hip-hopowej produkcji, wykorzystał wolniejsze tempa i eksperymentował z muzyką elektroniczną pod wpływem muzyki z lat 80. Oprócz YouTube, West czerpał muzyczną inspirację zespołów rockowych takich jak The Rolling Stones i Led Zeppelin pod względem melodii i progresji akordów. I tak właśnie w 2007 roku światło dzienne ujrzał kolejny album trylogii edukacyjnej Graduation, który był niejakim przełomem w karierze rapera. Krążka, z którego są takie hity, które zawładnęły klubami tamtych lat, jak na przykład Stronger. Ale mimo wszystko, podobnie jak jego dwaj poprzednicy, trzeci album Kanye Westa, Graduation, ma niewiele wspólnego z systemem edukacji, pomimo swojego tytułu. Album nie reprezentuje kolejnego wielkiego muzycznego skoku naprzód, chociaż West w pewnym sensie uprościł dźwięk, zmniejszając nadmiar, a pod innymi urozmaicając. Muzyka w większości jest tak warstwowa jak ostatnim razem. A to czysta przyjemność. Całe Graduation może nie zabrzmieć zbyt mocno jak ostatni album, ale utwory takie jak The Good Life, The Glory i Champion już tak. Weźmy za przykład Everything I Am, które moim zdaniem jest skromnym arcydziełem z przyjemną konfiguracją fortepianu i bitów oraz hipnotyzującym skreczowaniem od nieśmiertelnego DJ-a Pinola.
W ogóle sława i bogactwo są głównym tematem Graduation, ale jedyną piosenką, która w jakikolwiek istotny sposób traktuje jej zastrzeżenia, jest pierwszy singiel Can't Tell Me Nothing. Tutaj wyrażę sprzeczne uczucia dotyczące zarobionych pieniędzy, opisując przymus wydawania, który przewyższa wszystkie inne motywacje. To mocny singiel, ale jego rola jako twarza albumu wydaje się wzmacniać przekonanie, że Kanye jest skomplikowany, gdyż West podczas tworzenia Graduation spędził większość czasu pławiąc się w sławie. No i właśnie na tym przykładzie moim zdaniem najbardziej widać to, że Kanye przyłożył się bardziej do swoich tekstów. I w sumie prawie cały Graduation jest pełne tego typu gierek słownych, co moim zdaniem jest największym atutem tego albumu. Brzmienie okej, jest faktycznie trochę inne i rzekłbym nawet, że troszeczkę się zestarzało, to i tak uważam, że z tym albumem można spędzić naprawdę niezłe chwile. Okej, mamy rok 2007, rok, w którym życie Kanye zmieniło się o 180 stopni za sprawą śmierci jego mamy. Człowiek Zachód, jak można się domyśleć, nie miał wtedy łatwego życia. Bądźmy ze sobą szczerzy, śmierć rodzica to chyba jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą nam się przydarzyć w życiu. A dla rapera z Atlanty, który wchodził na szczyty Billboardu i był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy tamtych lat, musiało się to skończyć nieciekawie. Wtedy West, można powiedzieć, że nacisnął guzik w swojej głowie, który zmienił jego i jego podejście do tworzenia muzy. Właśnie w tamtym okresie chłop zaczął na przykład korzystać regularnie z autotuna, pierwszy raz na wydarzeniach na żywo trasy koncertowej zwanej Glow in the Dark w 2008 roku. Ale to nie pierwszy raz, kiedy West próbował swoich sił z autotunem, gdyż nawet na jego debiutanckim albumie, na przykład w Jesus Walks, możemy usłyszeć chórki właśnie z tym nałożonym efektem. Mimo osobistej tragedii i zawalonego grafiku koncertami, Kanye West w 2008 roku puścił w świat krążek, który moim zdaniem najbardziej odmienił jego karierę, 808 and Heartbreak. Oj, i co to jest za album? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy myśląc tylko o tym albumie, jest ewidentna zmiana stylu rapera. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że był to pierwszy raz, kiedy Kaniemu dosłownie puściły wszystkie hamulce. Pisany głównie do jego mamy i byłej dziewczyny album był... Kuźwa, no po prostu nawet nie wiem od czego zacząć. Może tak, Kanye West bardzo dużo ryzykował wydając 808 and Heartbreak. Już samo Love Lockdown w roli singla promującego w środowiskach hip-hopowych zupełnie zdegradowało go jako rapera. Na płycie West sięgnął po ogólno wykorzystywane środki i instrumenty, jak choćby popularne ostatnio autotune i bębny 808, aby stworzyć coś nie do końca mieszczącego się w dotychczas znanych ramach gatunkowych. Nie jest to z pewnością krążek hip-hopowy, choć oczywiście sięga po rozwiązania stosowane właśnie przez produkcje charakterystyczne dla tego rodzaju muzyki, bo album Westa był głównie śpiewany. Koncepcję płyty można określić w kilku zdaniach jako życiowe rozważania człowieka na granicy załamania nerwowego, którego w ostatnim czasie spotkały pełne, traumatyczne wydarzenia, co jest dość czytelne, nie tylko ze względu na asocjacje autobiograficzne czy zapowiedź i komentarze samego Yee, ale także ze względu na oszczędną muzycznie, lirycznie i wizualnie formę krążka. Co ciekawe, West na tym albumie stawia się w roli osoby, którą nie rusza za bardzo to, co się wokół niego dzieje. Można nawet powiedzieć, że gość dosłownie bawi się w Boga na tym albumie. Na przykład w niewątpliwie wyróżniającym się autoironicznym Amazing, West tłumaczy się, a w zasadzie odpowiada na ataki mediów do jego gwiazdorskich wybryków. It's amazing, so amazing, so amazing. Szczerze, nie chce mi się nawet jakoś dłużej rozwodzić na temat tego albumu, bo o nim mógłbym rozmawiać godzinami. Dla mnie możliwość przesłuchania 808 było pierwszym spotkaniem z Westem i darzę ten album ogromnym sentymentem. Może dlatego, że gość mimo mega wrażliwych tekstów przystępnie obrazuje nam, jak wygląda czy wyglądało jego życie. A w połączeniu z brzmieniem, którego nie powstydziłby się żaden raper nawet dzisiaj, daje nam mieszankę wybuchową, którą warto skosztować samemu. Bez wątpienia jest to moja osobista topka jego albumów. No i dobra, przyszła pora na album, od którego zależy poniekąd moja kariera na YouTube. Sami wiecie dlaczego. Ale spokojnie, w porównaniu do największego nerda muzycznego w internecie, nie zamierzam pozostawić po tym albumie suchej nici. Dlatego nie przedłużajmy i pozwólcie mi opowiedzieć o albumie, który moim zdaniem jest jednym z największych dzieł w historii rapu. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Okej. Od czego tutaj zacząć? My Beautiful Dark Twisted Fantasy to album, który wprowadza nowe spojrzenie, poszerza horyzonty patrzenia nie tylko na hip-hop, ale na muzykę miejską w ogóle. To po prostu piękna, wypolerowana do perfekcji muzyka, której słucha się z myślą, jakie mam temu stawiać zarzuty. Powiedzcie mi, znacie może to uczucie, w którym słuchacie muzyki i macie wrażenie, że jesteście świadkami historii? Ja właśnie tak miałem, kiedy słuchałem pierwszy raz tego krążka.
Jest to album, który od początku do końca trzyma w niesamowitym napięciu. Zaczynając od dywagacji Westa na temat wymarzonej śmierci w Power, kończąc na genialnej balladzie Blame Game z Johnem Legendem. No dosłownie mamy tutaj wszystko. Od lekko futurystycznego George'a z Kid Cudi'm i Raekwonem, aż po oldschoolowy pokaz raperskich możliwości w Monster z Rick Rossem, JMZ i Nicki Minaj kończąc. Muzycznie ten album jest naprawdę przepotężny i moim zdaniem uwydatnia się to chyba najbardziej w 9-minutowym Runaway, do którego teledysk jest zwyczajnie... dziwny? Ale zarazem piękny w swoim obrazku. Co zabawne, klip ten jest pełnoprawnym krótkometrażowym filmem. O, i w związku z niedawną rocznicą tego albumu pokażę wam całkiem fajną ciekawostkę. Jako że jest to jeden z najbardziej uwielbianych przez fanów album, ci postanowili zrobić stronę, na której możemy zagrać akordy właśnie z piosenki Runaway. Gdy zagramy je poprawnie, odblokuje nam się filmik, który jak sobie dotkniemy w ekran fajnie się pikseluje, ale po obejrzeniu całości, albo jak ja przeskipowaniu go, zobaczymy podziękowania fanów do Kaniego za to, że wydał ten album. Przyznam, jest to całkiem miłe. No ale dobra, bo mam już tekst na 2900 słów, a warto byłoby coś wspomnieć jeszcze o następnych albumach. Generalnie w 2011 roku po zagraniu trasy koncertowej Kanye nagrał jeszcze jeden album wspólnie z jego przyjacielem JMZ, z którego jest piosenka, dzięki której pewnie kilkoro z was poznało twórczość obu panów. Swoją drogą, kiedyś Kanye nawet zagrał tą nutę z 11 razy na jednym ze swoich koncertów. Może nie jest to tak imponujący wynik jak w przypadku Maty czy Travisa Scotta, ale i tak robi wrażenie. Mniej więcej w tamtym czasie Kanye także zaczął bardziej interesować się modą. Wtedy podjął pierwsze jednorazowe współprace z Nike, LV, czy czerpał lekcje od samego Karla Lagerfelda, jak faktycznie wygląda świat mody. Fun fact? Chłop wtedy wydał nawet szalik z motywem My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ale o modzie porozmawiamy sobie w dalszej części tego filmu, zaraz po tym jak omówimy całą dyskografię. Także przejdźmy do następnego albumu Yeezus z 2013 roku. Szósty album Westa został wydany 18 czerwca 2013 roku i spotkał się raczej z entuzjastycznymi recenzjami krytyków. Awangardowa, mieszająca drum and bass z hard rockiem i muzyką klasyczną, płyta, na której raper recytował szczere do bólu wersy w stylu: neck is hand, legs eating ass, your pussy's too good, I need to crash in a French ass restaurant, hurry up with my damn croissants, I am a god, when I park my Range Rover, slightly scratch your Corolla. Okay, I smash your Corolla. Niemniej obcowanie z Yeezusem jest momentami ciężkie, jak życie kelnerów francuskich lokali gastronomicznych od premiery I Am God. Ale z biegiem czasu jestem w stanie powiedzieć, że album ten zyskuje po kilkukrotnym przesłuchaniu. Z początku trochę zastanawiałem się w ogóle, co ten gość wypuścił, ale po drugim, trzecim, czwartym czy piątym odsłuchu jest to jeden z moich ulubionych albumów Kaniego w ogóle. To całkiem zabawne, bo tak jak wspomniałem wyżej, album ten jest buntowniczym spojrzeniem na świat. A właśnie w roku wydania płyty zachód, jak i znana osobistość telewizyjna Kim Kardashian zostali rodzicami po raz pierwszy. Tak dla kontrastu. Jak podają źródła, Kanye już w 2013 roku zaczął pracować nad kolejnym krążkiem, który w planach Westa miał pojawić się już w 2014 roku. Zakładam, że jedną z przeszkód, która sprawiła, że Life of Pablo pojawiło się w 2016 roku, jest to, że Kanye w 2014 podjął współpracę z Adidasem, którą kontynuuje do dziś. A, i zapomniałbym, to właśnie w 2014 roku Kanye West wziął ślub z Kim Kardashian. Dame, jak tak sobie myślę, to w ogóle chłop nie schodził z portali newsowych w tamtym czasie. Tutaj ślub, tutaj dziecko, tutaj w ogóle płyta, przynajmniej Puderek miał o czym pisać. Ale jako że Kanye to głównie muzyk z prawdziwego zdarzenia, nie ominęły go także premiery singli, po których fani tylko zacierali rączki na kolejne oficjalne wydawnictwa artysty. Tworu, który jest znany z tego, że posiadał trzy nazewnictwa jeszcze przed oficjalną premierą. The Life of Pablo, bo tak ostatecznie nazwał go West po przeciekach w internecie, w czasach gdy wychodził był albumem nieziemskim. I just fade away. Bo moim zdaniem kilka utworów z tego albumu naprawdę się zestarzało, jak chociażby Part 2. Sorry, ale w 2021 roku remix Pandy nie jest świeży. Ale już na przykład takie Waves, Wolves, Fate, Lowlights brzmią już lepiej niż podczas premiery. Oj, zwłaszcza Fate, ten bicik zawsze jakoś tak dziwnie zmusza mnie do tańca. No to w sumie chyba chodzi w muzyce, nie? Żeby przede wszystkim bawiła. Ja na przykład często oceniam muzykę właśnie po tym, czy da się w ogóle faktycznie do niej potańczyć. A do tych nut zdecydowanie się da. A żeby w ładny sposób powiedzieć, jakim The Life of Pablo albumem faktycznie był, posłużę się takim stwierdzeniem. Ten gość poskładał bardzo obszerny, gromadzony latami materiał, fascynującą narracyjnie płytę. Paradoksalnie, to nie żadne zmontowane na szybko odrzuty, tylko siedząca w głowie jednej osoby wielka mozaika dźwiękowa. No cudo.
Tym bardziej, że wyciekła do sieci aż 3 razy, a Kanye i jego perfekcjonizm nie pozwolili na to, by jego fani dostali coś, co już słyszeli. Co zabawne, West na tej płycie dał nawet skit, w którym mówi nam o swojej miłości do samego siebie. We still love Kanye and I love you like Kanye loves Kanye. I okej, zróbmy sobie małego timeskipa i przejdźmy do roku 2018, bo tam w życiu Westa działo się już całkiem sporo. Przede wszystkim za sprawą 2 mini-albumów Kids i Ghosts i... a także za sprawą chyba najdziwniejszej i najmniej spodziewanej kolaboracji. Wszystko za sprawą nuty z Lil Pumpem I Love It, która była promocją pewnej strony z treścią dla dorosłych. You're such a fucking hoe. Później w 2018 roku West zaczął współpracować z innymi nowymi raperami poza Lil Pumpem. West pojawił się gościnnie na przykład w utworach Kanga i Mama z Nicki Minaj na debiutanckim albumie amerykańskiego rapera 6ix9ine, Dummy Boy. West jest także jedynym elementem pierwszego pośmiertnego albumu XXXTentaciona, Skins. Wtedy narodziły się także ploty na temat nowego albumu, który z początku miał nazywać się Yandy, ale po wycieku do internetu projekt ten trafił do kosza i jego żona Kim zapowiedziała, że następny album rapera będzie nazywał się Jesus. Album, na którym Kanye ewidentnie odleciał. No sorry, bo chyba nikt nie spodziewał się tego, że Kanye wypuści album gospelowo-rapowy. Ostatnie lata twórczości Kanye'ego Westa dobitnie pokazują, że łatka fenomenu kulturowego potrafi być niezawodną wymówką dla dyskusyjnej jakości. Mimo to, każdy album samozwańczego króla muzyki popularnej budzi masową ekscytację. Nic dziwnego, ponieważ jak nikt inny posługuje się kontrowersją jako narzędziem promocji. Ale mimo kontrowersji związanych z albumem jest on całkiem dobry, ładnie skomponowany, ale szczerze, raczej nic poza tym. Tak wam mówiąc od serducha, to bardzo rzadko wracam do tego albumu. Jakoś zwyczajnie nie mam często vibe'u, by słuchać chórków kościelnych. Sam krążek dał mu naprawdę sporo rozgłosu. Został doceniony przez branżę, która zachwycała się innowacyjnością rapera, ale tak jak mówię, nie jest to projekt, do którego chce się często wracać. Albo to może ja jestem dziwny. Who knows? No dobra, Follow God i Close on Sunday jest całkiem dobre. I tak, przechodzimy do dnia dzisiejszego, gdzie Kanye wypuścił kilka snippetów z Dondy. O ile je wypuścił, bo chyba każdy z nas wie, jak wyglądała oficjalna premiera płyty. Szczerze, myślałem, że publikując ten materiał będę miał już kilka wyrobionych zdań na temat tego albumu, ale... no cóż, może zrobimy tak, ja wam powiem teraz, jakie mam oczekiwania wobec tego albumu, a jak już ona wyjdzie i już będziemy mieli cały materiał w sieci, to może zrobimy sobie z tego jakiś odcinek, jakieś szersze omówienie Dondy czy coś. Siedzi wam taki pomysł w ogóle? Okej, także zacznijmy od początku. Donda była zapowiadana już od jakiegoś czasu i z pierwszym newsem, jaki przeczytałem na jej temat, od razu się zajarałem. Cholera, to ma być jego 10. płyta, którą dodatkowo nazywa imieniem swojej matki. Ten fakt sprawia, że moje oczekiwania co do tego projektu wzrosły niesamowicie. Bądźmy szczerzy, jak nazywasz album imieniem swojej zmarłej mamy, przez którą popadłeś w potężną depresję, nagrałeś dla niej prawie cały album, nie możesz wypuścić czegoś słabego do publiki. I gdzieś po cichu liczę, że będzie to jeden z faworytów do miana płyty roku. I mam taką małą swoją teorię. Wydaje mi się, że Kanye na tym albumie zbierze dotychczas całą swoją karierę, jak i wszystkie wydawnictwa w ten jeden krążek, na co poniekąd wskazują snippety. Szczerze, nie mogę się doczekać. Ale jak widzicie, film ten jeszcze trochę trwa, także pozwólcie, że przejdziemy do kolejnego tematu. Bo tak jak już nieraz wspominałem, Kanye nie jest znany tylko z muzyki. Chociaż jest znany ze swojej nieustannej linii Yeezy, raper wypuścił również buty z Nike i Louis Vuitton oraz wypuścił kilka linii ubrań. Wszystko zaczęło się już w 2006 roku, gdzie po wygraniu pierwszych nagród Grammy wypuścił swoją linię ubrań Pastel, którą rozwijał przez następne 4 lata do momentu podpisania kontraktu z Nike na wydanie par butów Air Yeezy. Co ciekawe, Kanye stał się pierwszym niesportowcem, który dostał umowę na buty z Nike. W 2009 roku przedstawił swoją pierwszą linię butów zaprojektowaną dla Louis Vuitton podczas Paris Fashion Week. West dodatkowo zaprojektował obuwie dla Bape'a i włoskiego szewca Giuseppe Zanottiego. Jesienią 2009 roku West przeniósł się do Rzymu i odbył staż we włoskiej marce modowej Fendi, gdzie podsuwał pomysły na kolekcję męską. Potem w 2011 roku zaprojektował wyżej wspomniane szaliki ze wzorem My Beautiful Dark Twisted Fantasy. 3 grudnia 2013 roku Adidas oficjalnie potwierdził nową umowę o współpracy obuwniczej z Westem. Po miesiącach oczekiwania i plotek West potwierdził wydanie pierwszych Yeezy Boost, które stały się prawdziwym grailem dla każdej hype bestii w tamtych czasach. Okej, po komercjalizacji tego obuwia status ten przejęły inne parki, ale przez jakiś czas były one chyba najpopularniejszą parą butów na świecie. I niech za przykład posłużą mi nagrania ze sklepów, gdzie ludzie czekali nawet na nie po kilka dni. Cała współpraca z Adidasem trwa do dziś i średnio co pół roku rok chłop wydaje nie tylko nowe wersje kolorystyczne czy nowe modele butów, ale także całe kolekcje ubrań, zazwyczaj nazywane Yeezy Season. Co ciekawe, udało mi się o nim znaleźć jedną całkiem mocną ciekawostkę. Mianowicie to, że Kanye podczas jednego z wywiadów otwarcie przyznał się do tego, że chciał być gwiazdą porno. No, przynajmniej wiemy skąd pomysł na współpracę przy I Love It.
No i oczywiście słynna kampania prezydencka w 2020 roku, w którą uwierzyło jakieś 60 tysięcy ludzi. Reszta potraktowała to raczej z przymrużeniem oka. W mediach gdzieś tam mówił się, że niby ma coś działać w 2024, ale jak mawiał klasyk, poczekamy, zobaczymy. A, jak coś, żebyście się nie pytali, ułożyłem wam moją tier listę płyt Kanye, która wygląda właśnie tak. Podsumowując. Kanye West to pieprzona legenda branży. Czy go lubicie, czy nie, nie można odmówić mu tego, że w każdej dziedzinie, za jaką się brał, przynajmniej próbował być innowacyjny. Zdecydowanie jest to postać jedyna w swoim rodzaju. I mimo wielu kontrowersji, chłop ewidentnie zasłużył sobie na miano ikony, mody, muzyki, czy po prostu swojej osoby. Nie znam drugiego takiego artysty, który by za każdym razem, gdy wypuszcza coś nowego, wzbudzał tak ogromne zainteresowanie ludzi z całego świata. Bo wszystko, co gość publikuje, staje się ponadczasowym klasykiem. Nawet jeśli często są to eksperymenty. A dla mnie, jest to jedna z najjaśniejszych gwiazd mainstreamu i jeden z ulubionych artystów w ogóle. I nawet nie wiecie, jak dobrze bawiłem się podczas pisania tego scenariusza, by dostarczyć wam jak najrzetelniejsze omówienie tej postaci. Dobra, chyba udało mi się wyczerpać temat, co? Oczywiście dajcie znaka, jak podobał wam się ten odcinek, ponieważ włożyłem naprawdę w niego sporo pracy. A teraz już tak na spokojnie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę czy w dół i przede wszystkim komentarz, byśmy mogli sobie wspólnie jakoś dyskutować o postaciach, o których rozmawiam. I w sumie mam do was jeszcze jedną sprawę. Jako że widziałem, że ostatnio na kanale wybiło mi całe 1000 subskrypcji, postanowiłem może, że zrobimy sobie może jakieś małe Q&A. Także jakbyście chcieli zadać mi jakieś pytania czy coś, to piszcie śmiało w komentarzach, to wybierzemy sobie jakieś i zrobimy z tego może jakiś ciekawy odcinek. Zobaczymy. Widzimy się już niebawem. Cześć!